Siemanko, dzień jestem dobry, Lucek, to jest GTA Online, zapraszam Lucek? Was na kolejny odcinek. Siemanko, Paweł. Cześć. Nie wiedzieliśmy, kto ma zacząć dzisiaj, więc po prostu zaczęliśmy jednocześnie. No właśnie, zaczynamy. Tak, czyli Paweł, Lucek, dzisiaj gramy oczywiście w GTA Online. Tak. Nietypowe, bo nieoficjalnie. Nie, otwarte. Prywatne, otwarte serwery, tak. Prywatne, otwarte. Czyli 5M, 5M po prostu. Dokładnie. I tak, jedziemy sobie Audi w góry. W Audi w góry jedziemy i zobaczcie, ile tu jest zwierząt. Cały czas gdzieś zwierzęta są. Można polować też samochodem. Ja wam pokażę, jak to się robi. Jedziesz tak, tak i zobacz, tutaj gonisz sobie tego. To, nie, to chyba lew jest, nie? O, i teraz. I wychodzimy. No to jest lew. Czekaj, jak go polowałem? Dawaj tutaj z góry. No i fajnie. Gdzie on leży? Tam leży? Nie leży tu. No to zbieraj tam. Chyba, że już pozbierany jest, to nie wiem. Ej, nie mam broni, muszę broń wziąć. O, teraz mogę zebrać. Nie masz broni? Ale czekaj, no nie mam, ja też nie mam broni, musimy kolekt zrobić tam w tym. No, musimy pojechać po broń. Musimy jechać po broń, bo nam się zniknęła. Ktoś tam zabrał broń. Ty, tutaj jest skrót jakiś. Tu jest skrót? No zobaczcie, tu znam skrót. O kurde. No to ładne te Audi, nie? No, to na skróty wraca ten do domu, nie, czy jakoś tak. Co? To na skróty wraca ten do domu, nie? Nie wraca, no. Czy coś takiego było, już nie pamiętam dokładnie. O kurde, Paweł. Mam już w lewo pojechać. Tak? Dobra, no to już jadę tutaj po skałach, może być? No po skałach, no bo to jest Audi przecież, no stare. A, no tak, przecież Audi 4x4. Kurde, oczywiście, że tak, Jezus. No. Wyleciało mi z głowy to. Wiesz co, ja może pójdę tak. Dobrze, no. Ja też tak pójdę. Użyję mocy stóp. Użyję mocy stóp? Mocy Spinam butów. Się. Masz takie buty NBA, prawda? I możesz wysoko skakać. No, dokładnie. Tu się ładnie wspinam, jestem jak mała, ten, gąska. Ty jesteś mała gąska? I nie powiedziałbym. Jesteś taki grubasek gazela. Trochę się zrobiłeś ostatnio. Po prostu ma gazela. Widzisz? Gazela jesteś? No jak skacze. A mi też wyskoczyły dwie brody, wiesz? Nie patrzcie tutaj, ja muszę... Co? Muszę tak robić, żeby nie było widać, czy mi tu coś zwisa. Dwie brody mam, człowieku. Masz podbródę? No człowieku. Dobra, jesteśmy w naszej chatce. Tutaj jest miło, mamy tu ognisko rozpalone w środku. O. Tam jakiś grillek, tutaj coś ten. I możemy wziąć nasz hunting gear. Co we mnie celujesz? Co? Typie! Ale fajnie wyglądasz, teraz wyglądasz jak prawdziwy hunter. Tak? Dziękuję. No, czekaj, ty możemy wziąć więcej amunicji. Poczekaj chwilę. Co? Możemy wziąć więcej amunicji. Możesz sobie brać, możesz poczekać chwilę, ci się spawni amunicja, wiesz? Ale myślę, że więcej jak 250 strzałów nam nie będzie potrzeba. I faktycznie. Dobra, i teraz cała sztuka polowania polega na tym, żeby nie dać się wyczuć zwierzynie. Czyli musimy wyczuć wiatr, skąd wieje. I jeśli wieje nam prosto w nas, jakby... Lucek, no. Co czujesz? Czuję, że chyba mamy przerąbane, a poza tym jesteś przy śmietniku, więc śmierdzi. Chodźmy dalej. A, dlatego, myślałem, że czujemy zwierzynę. Zwierzynę czujesz? A to jednak śmietnik. Musimy szukać zwierzyny, więc w lesie tutaj, jak widzieliście, na drogach najwięcej zwierzyn, bo one tam polują na samochody, te zwierzęta. Nie? Co, zwierzęta na samochody polują? No, żeby myśli, ubezpieczenie. Myślisz, że my tu jesteśmy jedynymi myśliwymi? O, patrz, króliki, gdzie? Przed nami, tam, kurami. Nie. O, rzeczywiście. Trzasnąłem jednego. O, ja nie widziałem drugiego, ale nie zdążyłem go chyba trafić. Czekaj. Musimy, wiesz, tak z ukrycia trochę też. Ja nie mogę zebrać. Weź mi pomóż zebrać. Ja może mam pełny już brzuszek, wiesz? Nie, bo muszę zbierać nieskończone, wiesz? O, ja mogę. O, dzięki. No, widzisz? Dobra, to ty zbieraj, bo ja mam pełne kieszenie praktycznie. Pełny brzuszek masz? Dobrze. To czekaj, teraz musimy poszukać tych większych mitów. Dobra. Widzę to, ale to chyba człowiek jest, ale nieważne, z niego też skórę... Nie można do ludzi strzelać. Poczekaj, bo tutaj są te turyści są. Ej, turysta tam biegnie. Ale nie możemy go strzelać. No ale jak jesteś myśliwym, to nie możesz. Ty, ale tu ładny widok jest, tu wszystko widać. Powinniśmy tu znaleźć jakąś zwierzynę, wiesz? Spokojnie, chodźmy tędy. Tam ci turyści chodzą. Pewnie tam będzie dużo zwierzyny. Mówisz? Nie, no chyba nie. Albo tego ptaka tutaj jest zwierzyna? W które miejsce trzeba iść? No, już tutaj spokojnie. My chyba źle poszliśmy, wiesz? Nigdzie nie poszliśmy. Znaczy, dobrze idziemy. No dobra, chodź, idziemy dalej. Ej, to są ptaki. Dużo ptaków tu lata, wiesz? Ale ptaków chyba nie możemy zabijać. Znaczy, możemy, ale może... Nic z tego chyba nie będzie. Czekaj, gdzieś tu latał przed chwilą. Może chodźmy po drugiej stronie góry, bo tutaj coś widzę, że jest strasznie pusto. Nie, to jest słabo, no chodźmy po drugiej stronie góry, bo tam chyba normalnie też, pamiętam, że w singlu się polowało na zwierzęta i tam normalnie one się spawnują, wiesz. Dobra. Także tam muszą być, tam wtedy też więcej żeśmy znaleźli, nie? Także chodźmy. Dokładnie. Dzisiaj tam będą akurat, bo tam słońce jest i akurat sobie tam się położyły i... W stronę słońca! Morska bryza i tak dalej, więc tam pewnie będą. A stój! Gdzie? Co? O! Widzisz? Mówiłem. Słyszałeś, jak ci ten kula przeleciała obok głowy?
No właśnie, aż dostałem czkawki, kurde. Fajnie jest. Nie. Paweł, nie rób tego. O. Ty, nasze auto tutaj jest, może je upolujemy. Nie, ona nie ma mięsa. Możesz zebrać ten mięso tu? Serio nie możesz zbierać, podchodzisz i musisz na to wejść. Ja wiem, ale nie mogę. Ważnie. Nie... O, czekaj. O, dobra, teraz zebrałem. Jakoś tak, które zbugowane to jest jeszcze. Okej. Okay. Znaczy, okay. Co zbugowane? Po prostu inaczej działa. Co, ty następny już upolowałeś? No tak, dwa. Paweł, poczekaj, bo to musimy synchronicznie sprzedać, ja wiem, że to chcesz... No ale pojedyncze, jak podwójnie stoją, to okej, okay, nie? Ale jak ten, to... Co? Zabierasz mi strzał, ja też chcę troszeczkę postrzelać. Myślisz, że ja nie umiem? Dobra, i rozdzielmy się troszeczkę, ja będę tak na górce. Nie, żartowałem. Paweł, nie ciśnij tak do przodu, ja cię nie dogonię, ty masz dobrą kondycję jednak. Masz dobrą kondycję. No co, taka sytuacja? O, patrz, czekaj. Czekaj, nie. Ty, zestrzeliłeś to, widziałem. Dasz tak, a to... widziałeś? No, dasz radę to podnieść? No, pewnie, że tak. Kolejne mięsko. No co ty, ptaki też działają? No stary ptaka, możesz strzelić jakieś tam jakieś małe zwierzątka biegające. Paweł, w mojego ptaka nie strzelaj. A kurde! To był twój? O kurcze! Dobra, nie mam bandaży, zginąłem. Masz bandaże? Co? Zginąłeś? No. Gdzie ty jesteś? Leżę tu pod drzewami. Lucyk się bawi. Masz bandaże albo coś takiego? Poczekaj, inwentory. No, powiedz, że coś masz. Pilsy? Tak, może być jeden chociaż. Nie będę już tak się pif? Ten... jedna sztuka. Ups. Dałem ci. Okej. Okay. Weź wstań, nie wygłupiej się. Take. Co za głuptasek normalnie. Wziąłeś super. Się, rzucił po prostu normalnie na dół. Dziękuję ci, Paweł. Uratowałeś mi życie. Uratowałeś mi życie, Paweł. Dobra, jestem ci dłużny. Teraz musimy oddać swoją część teraz za to. Dobrze, ile chcesz kasy? 100 tysięcy. Nie, tyle aż... Co? Nie mam tyle. No to co z tego? Paweł. Nie mogę tyle chcieć? Paweł... Bądź człowiekiem. Co tu, co tu chodzi? Tutaj było więcej, pamiętasz jak jechaliśmy autem? Tu mnie coś atakuje! Tygrys tu jest, szablozębny! Poważnie ci mówię, to jest tygrys. Dawaj skórę. Tygrys tu był, normalnie bez jaj. Dwa mięsa dostałem za niego. Jak tygrys bez jaj? Co ty gadasz do mnie? Wykastrowany, no! Ej, no chodź tu! Ty mówisz do mnie, Lucyk, no! Tutaj musi gdzieś leżeć. Nie wiem, czy ty będziesz go widzieć. O, jest, no. No, zbieraj od niego. I to dwa mięsa ma. Ej, faktycznie, tygrys! Tygrys szablozemny. Bez jajek, tygrys. No, bez jaj, naprawdę. A co, zaatakował cię? No! A chciał mnie atakować, a ja tyż! Strzelił mu w dupsko i mu dupa odleciała. Jest niebezpiecznie. Jest bardzo niebezpiecznie tutaj. To nie są żarty. Chodź. Nie wygłupiaj się, poczekaj. Ty, uważaj na tym zboczu, bo naprawdę jest ciężko. To się, jak się wywrócisz, to inoros. Ja wiem, jak się wywrócisz, to po prostu spadasz cały czas w dół, no, nie? Ale tu można bardzo łatwo zginąć, to nie jest tak jak normalnie na one, że możecie spadać i ten, no. Ty, widzę coś tam, po drugiej stronie. O, królik biegnie. Gdzie ty to widzisz? One zawsze biegają w stadach. Nieprawda, one są tłuste, to są wielkanocne króliki. Wielkanocne króliki? Albo zające. Jakie są właśnie, zające czy króliki? Już nie pamiętam. Zajączek wielkanocny jest chyba, no bo one mają takie dłuższe uszy i są takie większe. No. Ty, bo mi się pić chce. No. Jak tak dużo biegamy, to się więcej pić chce. I faktycznie, ja też muszę się coś napić. Nie zauważyłem nawet. Dobra, inwentory. Ja mam dużo wody, jak coś to mogę ci dać, nie ma problem. Nie, spokojnie, mam iced tea, także spoko. Iced tea masz? Iced tea? No. Jest, coś znalazłem. Tygrys szablozemny. O, no, super. Zabiję go już, bo by nas zaatakował. Już? No, w krzakach tu leży. Ty? To jest znowu ten bez jajek. Bez jajek? Tutaj, tu go ci znaczy pokazuję. Taki bez tych wielkanocnych oczywiście, nie? No. Jest, tutaj, w tym miejscu. Tu gdzie ja jestem, no wiesz go. No, dobra. A teraz miał jedno mit. No i jedno miał, no. Czyli ten był jednojajeczny. Tam gdzie jest, stój, patrz, przed nami. Gdzie? Jest, trafiłem. Ale co to, zwykły jakiś tam rogacz, czy jakiś taki coś tam? Nie wiem, może mały króliczek to był, ale nie jestem pewien. Idę zobaczyć. Ja bym na inne żerowisko się, bo to powiem ci, że tutaj tak dużo stad nie ma. No nie, no słabo trochę. Weźmy samochód i pojedźmy tam na drugą stronę, wiesz, góry. Tak? No. Bo tu już byliśmy i tutaj było trochę tych zwierząt, ale teraz one chyba sobie poszły spać, wiesz, już tutaj, albo poszły na drugie żerowisko. My tam musimy pojechać teraz. Także wsiadaj, okrążymy trochę górę. Idę. No. Ups. I zobaczymy, jak na drodze coś tam będzie wyskakiwało, to wtedy się tam zatrzymamy i zaczniemy polować. Dobra, okej. Okay. Tu pojedziemy sobie dookoła i... O, tu w prawo pojedź. Tak, dokładnie, bo my musimy... Tutaj na dół, mamy offroadowy samochód, więc możemy dokładnie sobie poradzić tutaj, no, świetnie. O, zobacz, królik!
Dobra, nieważne. Dobra, jedź prosto. Ojej! Dlatego nie chodźcie po trasach. Ty, stój, co, stój, Tygrys, patrz, jakaś puma przyleciała. Tam do góry pobiegła. O, czekaj, musimy zapolować. Gdzie? Lucek, na górę, na górę, na górę. Kurde. Czekaj, bo ja tu króliczka mam. Jestem tłusta. Poluję na króliczka, ale on wolny jest. Nie, czekaj, gdzieś tutaj przebiegło coś. Takiego białego. No to królik jak był. Jak będę biegł, to wiesz, nie, stary, widziałem normalnie, że tu był jakiś tygrys. Tygrys? Szablozębny. Taki biały bardzo. No to musimy go wytren. A może to była wielka stopa? Nie, taka mniejsza. Tutaj wiesz, to była ta ciekawostka w GTA, nie? Że była wielka stopa. O nie, zbiegnie dalej. Co to jest? Widzę. Biegnę do tego. Co to jest? O, widzisz? A no, jest coś białego. Mam go. Co to jest? No przestań strzelać już! Ulepszony tygrys. No ulepszony tygrys z jajkami. Juki, jak się turla! Mam mięso dostałem. Ej, u mnie, się nie turla, u mnie ten... Stary, ty coś wziąłeś chyba, zjadłeś to mięso po prostu. Lucek zjadł mięso. No jak chyba nie turla, jak świetnie to wyglądało. Dobra, chodźmy dalej. Może tam przy wodzie będą jakieś krokodyle albo coś. Krokodylem? O właśnie, może ryby upolujemy. No, albo rekin będzie. Rekin? Nie no, rekinów tu... A może rekin będzie, właśnie, bo tu rekiny są. A może są. Megaloton będzie. Tylko nie wiem, czy rekiny pływają w słodkich wodach, zwłaszcza w rzekach. Oj tam, co tam? Ej, właśnie te króliki weźmiemy, co tam rozjechałeś. Już je zebrałem, wiesz? Tak? A dobra, no to dobrze. Ty. Wsiadaj. Jedziemy dalej, Paweł. No i dobra. Super, takie polowanie tutaj rozumiem. Mamy swój safari samochód. I teraz możemy zwiedzać tutaj wszystko dookoła. O, ja myślę, że... Dokładnie. O, ptaszyna jakaś była. Nie dało się jej upolować samochodem, trudno. Nie, spokojnie, dobra, poczekaj, zaraz coś znajdziemy, na pewno. Ja upolowałem ptaka samochodem, właściwie dwa ptaki. Dodatkowy, zobacz. Jakiś most tu zrobili. Nie, to było, to te tory zawsze tu były. Wiesz? Tak? Tylko, tylko te drzewa takie są i się wydaje. Chyba ptaka przejechałem. No, zbieramy go. Co? Czekaj. Przepraszam, nie wiedziałem, żebyś wysiadał. Kurde, no to zawsze jedno mit jest, nie? No tak, dodatkowo. Dobra, jedziemy dalej naszym samochodem safari. Jak kiedyś potrąciłem ptaka, autentycznie, jechałem samochodem i w pewnym momencie były gołębie na drodze i wiesz jak to ptaki, ja myślałem, że odfrunie, no nie, a to były jakieś takie upośledzone gołębie hodowlane, które nie wiedziały, że jak jedzie samochód, to trzeba odlecieć, nie? I jadę, no się, on odleci, czy kurde, ja skręcę, nie? On odleci, ja twardo sobie jadę i nagle tak. Ej, ale wiesz, nie kojarzę tej drogi w ogóle, stary. Nie, była, dobrze jedziesz. Tak wysoko? Była taka droga? Była, tak, właśnie tu musimy szukać zwierząt, bo one tu zawsze się tak wysoko kryją, dlatego że właśnie większość graczy nie wie, że tu są zwierzęta. I no tylko my o tym wiemy. Dobra. Ja mam mapę, spokojnie, jedź prosto. Jadę. Trochę nam się auto rozbiło po jednej stronie. Nie, wszystko w porządku, zobacz. Nie przejmuj się, wszystko pod kontrolą. Znaczy czego mamy jeszcze nogi i dużo wody, także elegancko jest. Ty, królik, patrz ile ich tu jest! Polujemy. Dobra! Turbo strzelba! Ale ciężki jest. Wyjątkowo trudny. Trudny okaz. Jest, mam go. Jednocześnie trafiliśmy go teraz. Chyba tak, no. Zbieraj go tam. Co tu jest? I stary samolot przyleciał nad nami. No co ty, rozbił się? O Boże, to jest... Wiesz, kto to jest? Szybko! Wsiadaj do auta, wsiadaj do auta! Okej. To jest inny gracz. Wiem, nie możemy, bo on będzie nam ten... On źle będzie robił. No będzie nam źle robił. No będzie źle robił. Do przodu. On tutaj, wiesz, i tak nas nie dogoni. Spokojnie. Tak? No, będzie nas chciał zabić, on już nas chciał zabić tutaj kiedyś. No właśnie, a jego ciałko tu leży, zobacz. Dobrze, niech leży. Dobra, jedziemy dalej. Niech leży, nie pomagamy, bo on nas chciał zabić. Dobrze. O, jest jakaś zwierzę, nie to człowiek. Co? Nie, bo już się przyzwyczaiłem, że jak widzę coś chodzącego, to mogę to ustrzelić. Oj, kurde, Paweł. Jezus Maria, jakie tu są wertepy, no przepraszam bardzo. Nie mówię, że to jest tak. To nie tak miał. Co? Musimy być przyjaźni, no, to też oni... To też są zwierzęta, tylko że takie ludzkie zwierzęta. Ludzkie? No tak. Mów mi po ludzku. No tak. Po ludzku mówisz? No tak. Oj, Lucek, dobra. No Pawełku, dawaj, jedziemy. Ty, tu jakiś wrak samochodu, tu chyba nie trzeba jeździć. Nie? No. Nie, dobra, spokojnie, zaraz znajdziemy tutaj, patrz. Teraz będziesz musiał w prawo odbić. W prawo? Dobra, czyli w górę jedziemy, tak? A czekaj. Nie, stój tu. Tu będą zwierzęta. O, patrz, króliki wyskoczyły. Gdzie? Aaaa! Dzikie polowanie na zająca wielkanocnego.
A, jeden leży. Drugi na drzewie. Czekaj. Na drzewie? No poczekaj, no weź go tego, te tutaj. Ja zbieram tego, no. A drugi w drzewo wbiegł. W drzewo wbieg. Ty, no tu jest tygrys szablozemny. Poluje na nas, zobacz. Biegnie do nas. Faktycznie. No nie trafiłem! Jest, uratowałem nas. Jezus, kurde, dobrze, byłoby po nas. Uratowałeś nas cały. Całe szczęście. Gdyby nie ty, to byśmy... No byśmy nie przetrwali tego. W brzuszku tygryska. Tak? No dobrze. A rozpędzony tygrys wszystko przeleci. Rozpędzony tygrys. Co? No tak było. Oh my god, Paweł, co ty tam żresz? Siadam na nocy, żeby zapali auta. Podjeżdżam tam do ciebie. Nie, no, tu musimy iść w dół rzeki, wiesz? A tam, znaczy... Ach, dobra, może być samochód. Co? Może być samochód. Dobra, tutaj w dół, no. Dokładnie tu. Dobra, spokojnie. Kontroluję sytuację. Tu będą na bank, tu zawsze są zwierzęta. Dobra. Zawsze tego tu pełno jest. O, coś biegnie, patrz. Gdzie? Ej, auto tu stoi. No, możemy je wziąć. Użyć je możemy. Jakieś auto tam, widzisz, tam jedzie jakieś auto za nami? Gdzie? Nie, nic nie jedzie. Nie, widzę, tak, że jedzie coś? Jedzie, no. Dobra, no, jedzie do coś. Nas chyba. Nie, na mapie widać, nie, dość blisko. Dobra, jak coś, to mamy tutaj auto do ucieczki. Ale dobra, poszukajmy tutaj... Dobra. Poszukajmy tu dinozaurów. Co? Co? Nie, dobra, zniknął. Był i zniknął, wiesz? No dobrze. Chodźmy w rzekę. W rzekę? Musisz, żeby nad rzeką będzie... Tam jest samochód. Coś tu też. Jest. Gdzie coś nie, dobra. Jest? Ej, tamte auto będzie lepsze, takie safari, zobacz. Auto safari, no. Tylko poczekaj, bo rozejrzyjmy się tu trochę, Paweł. Uspokójmy się, bo to zwierzęta, wiesz, też coś tutaj czekają na nas. Może my powinniśmy się przyczaić? Może one się w końcu pojawią gdzieś? No, przyczaić się? No, jak przyczajony, przyczajony tygrys z boczona świnia, no tak. No tak się mówi przecież. No Lucek, nie wiedziałeś? Dobra, może być, no. Płynę do ciebie. Kurde, skręczyłem na główkę i tak dziwnie się zanurzyłem. Zamałeś sobie coś? Nie, jestem gumowy, dobra. Więc dobrze. Jestem gumowy. Przyczajony tygrys. Czekaj, tą stronę czy drugą chyba, nie? Chyba musimy przejechać przez most. Bo nie wiem, czy tutaj będą zwierzęta. Nie, w ale jedziecie, dobrze, jedziemy, mamy samochód nie, safari. Nie, w drugą stronę pojedziemy tam i pojedziemy no. Safari autem. Aha, dokładnie. Chcesz przejechać przez rzekę? Nie. Myślę, że na takich stromiznach będą jakieś zwierzęta. Królik! Przejechałeś go, dobrze. Nie, jedziemy, szkoda wysiadać na takiego nie, szkoda wysiadać, ale przejechałem. Szukamy tygrysa białego szamblozębnego. Gdzieś już go tu widziałem. O, patrz, po lewej co biegnie, widzisz? Co? Nie widzę, bo krzaki. Tam. Łosoś, bierz go. Łoś, ale jak on szybko biega. No, bo to łosoś jest. Dwa, trzy. Gdzie on jest? Tam biegną. Dawaj. Gdzie ty to strzelasz? A! Kurde, nie udało się. Już czekaj. Dobra, wsiadaj, biegniemy, jedziemy za nim. Biegniemy, dobra, jadę. Biegniemy. Co się stało? Aha, no. Co? Nic. W porządku jest. Już się udało. Czujesz? Dobrze jest. Mam się zatrzymać na chwilę. Nie. Musimy przejechać przez rzekę, bo te po drugiej stronie są właśnie zwierzęta, wiesz? Spróbuj przejechać przez rzekę, tu się uda. O, tutaj spucizna, no. Tutaj, o w tym miejscu, dokładnie. Prawo teraz odbij. Tak, dokładnie tu, no. Próbuj, tylko rozpędź się. Uda się nam, no. Ekstra! Pięknie! Paweł, ty to jesteś. Dobra, teraz musimy znaleźć. Nie ma to jak polowanie samochodem safari po na zwierzęta. O, jest królik! Dobra, od tej pory może po jednego królika, jak jest ten królik, wysiadamy. Może gdzieś uciekł. Kurde, gdzie ten królik? Panie króliku! Zapadł się pod ziemię. Dobra, szukamy następnych. O, znalazłem go, tutaj jest chyba ten. Kurde, ale on jest trudny do trafienia. O, ktoś biegnie, kolejny. Ty, ale on szybki jest. Stój, króliczku! Puszysta dupcio, chodź tutaj. Co? Bądź jak przyczajony tygrys, Paweł. O, a mu rozsadziło teraz. To mu rozsadziło? Jak on przebiegł na drugą stronę rzeki tak szybko? Tam był. A kolejny, ale takie malutkie ledwo je widać. Paweł, chyba mamy towarzystwo. Ktoś jest tu bardzo blisko nas, jakiś inny gracz. A my jesteśmy na polowaniach. Jesteśmy groźni, mamy broń palną. Nikt na sesji oprócz nas i policji nie ma broni palnej. Zobacz tylko, daleko jest? Od nas ten drugi gracz? Już chyba pojechał sobie. Ty, ja nie mogę więcej mięsa zebrać, wiesz? Ja już łamam co ty? Musimy to dostarczyć. Idę tam do ciebie, idę. O, poczekaj, chyba nie, Max już żarcia, wiesz? Latające coś. Nie wiem, gdzie to się sprawdza, ile ja już wziąłem, a ile nie wziąłem. Biegnie do mnie, bierzesz? No! Napuszyłeś go na mnie. A co biegnie? Królik. No to czemu nie strzelasz? Już postrzelony, chodź tutaj. Mam dwa. Jeden jest tu.
O, faktycznie widzę. Ale nie mogę już zabrać mięsa, wiesz? Kurde, Paweł. Ja już jestem pełny. Jesteś pełny. Chodź dobrze, tutaj, chodź tutaj. O, kolejny widzę. No, bierz go. Ale nie mogę też podnieść, widocznie już zebrałeś. Kurde. Chyba. No, łobuzie ty. Kurde. Dobra, biegniemy na górę. Chodź, biegniemy na górę, musimy się tam rozejrzeć. Ja myślę, że tam jeszcze będą jakieś zwierzęta. Tylko wiesz co, my musimy chyba to mięso musimy donieść gdzieś. Gdzie to musimy donieść? No, jak myślę, że tak to mięso jak podtrzymamy w tej kieszeni tak dużo. No, będzie lipa, dlatego musimy wracać powoli do chatki. Znaczy jeszcze nie no, teraz. Samo dojdzie. Samo dojdzie? No dobrze. Tak jakby już ten... Mam safari... O, czekaj, safari auto tutaj stoi. Dobra, idę po nie. Jeszcze na chodzie jest. Na chodzie? I koła skręcone. A już czekaj, który tu przejechać teraz? Się tu rozejrzę. O, co to? Szablon ze mnie zaatakował! Paweł, ratunku! A, zabił mnie! Paweł! Już jadę Paweł, chodź! Zabił mnie szablozębny! Kurde, nie widziałem go! Pilnuje mnie! Jadę. A, gryzie mnie! Paweł, chodź, szybko! Ledwo żyję, chodź! Na pomoc! Wróciłem ptaka, który leciał! Na pomoc, gwałci mnie! Naprawdę, coś dziwnego robi z moim ciałem. Chodź, szybko! No poczekaj, no Paweł, szybko, uważaj, bo tu uciekł gdzieś! Gdzie jest? Schował się! O jest, widzę go! Widzisz go? Widzę go, ścigam go autem! Ale Paweł, a co ze mną? Wyjechałem go! Co z tobą? Nic! Jak znaczy, ten leżysz, nie? Poczekaj, gdzie ty jesteś? Czy ty jesteś w drzewie? O, to ja mogę to sprzedać. Spróbuję kebaba zjeść. Kurde, nic nie daje. Poczekaj, wezmę tego. O. Nie masz pilsów już? Nie, mam chyba pilsy jeszcze. Daj mi jednego pilsa. Zaatakował mnie z nienacka. Ty w drzewie jesteś u mnie. Tak? Gdzie twoje ciało leży? Jeszcze podejdź troszeczkę do przodu. No? No i teraz daj mi te pilsy. Nie widzę cię. No ale dobra, spróbuję ci dać. Daj mi. Inwentory, no. Pilsy. Give. Dało? Nie, czekaj, nie mogę. Co, nie mam? To podejdź tam, gdzie mnie nie widzisz. A, nie mam. Widzisz. Nie masz pilsów? Nie, mam pilsy, czekaj chwilę, co jest give? Musisz podejść tam, gdzie mnie widzisz chyba, albo coś takiego. No na to wychodzi. Bo mnie ten tygryt trochę przepchnął, wiesz? Poczekaj, dziwna sytuacja, dobra. Give? Nie mam jeszcze. Ej, nie mam, czekaj. Nie. Musimy pojechać po ten. Pustał. Spróbuję wódkę wypić. Nie dało nic. Poczekaj, ja nie widzę cię, naprawdę ja cię nigdzie nie widzę. Kurde, Paweł. Kurde, no wiesz ty co? Spróbuję cię jak jakoś mogę ten... się zabić? Jak mogę? Tak? No tygrys mnie zaatakował. Brak graczy przy tobie, o. O, właśnie po mnie przebiegłeś w tym momencie. Weź się cofnij ale jeszcze. Ale brak graczy jest napisany. Aha, bo ty cały czas klikasz. No. Jeszcze tutaj, o tutaj cofnij się kawałek. To za tobą teraz, centralnie za tobą byłem. Jestem na drodze, wiesz, tak jakby. Na tym skrzyżowaniu jestem dokładnie, tych dróg tutaj polnych. Jeszcze do przodu kawałek, idź kawałek. Stój. Tutaj, do przodu. Popatrzcie w moją stronę. Ja mam znaczonego ciebie tutaj. No, wiem. Kurde. Jestem teraz po twojej prawej, jestem teraz. Nie macie po prostu. O, teraz po twojej lewej. O, tutaj, dokładnie tu, no. Ale nie ma. Kurde, nie działa, czemu nie działa? No chyba pod mapę wpadłeś, wiesz? Czekaj. O Boże, a nie, myślałem, że to ten szablozemny na mnie leci. Szablozemny, kurde, Paweł. Mówiłem ci, nie biegaj sam, co? A ty biegaj. Nie wyciągaj broni i nie biegaj sam. Następnym razem na polowanie musimy wziąć więcej tych, więcej pilsów i bandaży. No. Ja nic nie zrobię, nie, no będę musiał czekać 7 minut teraz. No, ale i tak mi się skończył czas antenowy w sumie. No tak, no już musimy iść na koniec odcinka. Ty też przydałoby, żebyś umarł. Żebyś się solidaryzował ze mną. No, ja się nie będę umierał. Ty? Tam się umieraj. Tam się. Dobrze. Dobrze, tym sobie kończymy ten odcinek, ja sobie jadę na kepsa, no. Lucek. No fajnie, to zostawiasz swojego kolegę w lesie i może przyjdzie jakiś inny szablozemny i mnie dokończy, tak? O to ci chodzi, tak? Tego chcesz? Nie. Co? No i fajnie, no dziękuję ci bardzo. To nie ma za co. Tym akcentem kończymy ten odcinek. Zawsze można mnie liczyć. Trzymajcie się, na razie, pa pa. No, hejos. Nie no, podniosę cię za chwilę. Nie no, nie spadaj, już nie chcę. Znajdę się, naprawdę. Dobrze, w porządku, ja sobie poradzę sam, dziękuję. Tak? A czemu obraziłeś? Nie, no dobra, i sobie poradzę sam, będę leżał tutaj gdzie, do końca. Gdzie leżysz? Jadę autem. Nie ma problemu, zaraz będę miał respa po 5 minutach, nara. Tutaj gdzieś jesteś, mówisz? Nie mam jej już.